Są różne rodzaje zazdrości, ta uprawniona, na przykład w małżeństwie, kiedy współmałżonek może oczekiwać, że będzie najważniejszym. Jeśli jest to wpisane w dobre ramy, wszystko jest ok. Ale również jest ta zazdrość toksyczna, która zamyka innych w więzieniu naszych zachcianek. We fragmencie Ewangelii opisującym Jezusa, który odwiedza siostry Martę i Marię, słyszymy o trzecim rodzaju zazdrości. O zazdrości nietrafionej. Bo zobaczmy, Marta zazdrości Marii tego, że nic nie robi. Marto, przy niej o to chodzi. Ty raczej powinnaś zazdrościć tego, że Maria może pobyć z Jezusem. Dlatego jeśli już zazdrościmy komuś czegoś, to zazdrośćmy rzeczy dobrej. Zazdrośćmy samego Pana Boga.